Yeah, now I'm on. Okay. So, drums in church, easy topic. W kościele, łatwy temat. We can be very simple about it and just say, like, it's wrong. Let's get them out. O, to, nie? Or we can say, like, well, it's wonderful. Let's keep them in. And we'll ask for a vote. All in favor. No, zagłosujmy, wszyscy za. I might either pass or not, and that's the end of the discussion. No, i to jest na tyle już dojdziemy do dyskusji. And here we are with only about 45-50 minutes to share something about the drums. Oczywiście mam tak 45 do 50 minut na to, żeby podyskutować o perkusji. Should we have them or not? Powinniśmy, czy nie? So of course we will again, for a moment, touch down on the Bible. Oczywiście zagłębimy się również w Pismo Święte. because after all as we already said last night and again today that is the basis we want to make that really our basis when we talk about these things to bring enough of the bible in to give some of the perceptions that come from it some of the insights <try> you might have seen that i've changed the title slightly No, jak zauważyliście, zmieniłem troszeczkę tytuł, ten podtytuł chyba o tym. Because sometimes, in my experience it seems like the great controversy that we talk about in church, which is the battle between right and wrong between God and the devil. Mhm, mm ponieważ wielkie kontrowersje, czyli wielki bój, krótko mówiąc, tłumacząc, jest tematem walki dobra ze złem w naszym kościele.

Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że troszeczkę czasem możemy marnować czas na te dyskusje i bardziej powinniśmy skupić się na prawdziwym wielkim boju, na prawdziwych kontrowersjach. So yes, tak, spójrzmy teraz w Pismo Święte. Briefly gonna look over the history of drums. Spojrzymy sobie na historię perkusji. We're going to look a little bit at, like, why thinking about the worship format at all? Uh, what the worship format, like, how do we put the worship together and should it be in there or not? Okay, We're going to look at the philosophy of our church, the SDA philosophy on music and the use of instruments. Spojrzymy również na filozofię naszego kościoła, na spojrzenie naszego kościoła na instrumenty i na wielbienie. Oczywiście zawrżemy tam również myśli siostry Ellen White. On from that we will get some principles that are being derived from this philosophy. No i wyciągniemy oczywiście wnioski. And those principles are not only for drums, but they are going overall all instruments, worship etc. Mm -hmm te wnioski czy też podstawy. Właściwie wnioski, które wyciągniemy, będą dotyczyły nie tylko perkusji, ale każdego poszczególnego instrumentu. So as I said, let's, let's look. Ja, let's look at God's word, what God's word is saying to us. Więc spojmy na Boże słowo. Tak jak mówiłem. I mean, last night, Ken uh, shared with us the, this whole story from Genesis all the way to Revelation and the use of the different instruments and moments they were used. Mm -hmm. Ken z zeszłego wieczoru przeszliśmy wspólnie z Kenem przez e, jakby historię uwielbienia od samego zarania aż po objawienie. There were a number of things that I, I knew about but but for instance when he mentioned that even the piano is a a, a percussion instrument I thought like wow Okej, on wiesz, się dowiedziałem, ale gdy Ken powiedział, że pianino jest instrumentem notabene perkusyjnym, no, no zrobiło to mnie wrażenie. Natrzymać so nauczył to, to get sort of like, o, oh, now I got some arrows, I can shoot at people back. No tak, no teraz mam strzały, to mogę strzelać w ludzi z powrotem, jakby kontrargument, prawda? To, 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 Ale to, bo, to było swojego rodzaju takie odkrycie, można powiedzieć małe objawienie. I właśnie dzięki takim dniom, jak ten, takim wykładom, takim spotkaniom, możemy się temu przyjrzeć, spojrzeć pod innym kątem i odkryć coś nowego dla siebie. Ale tylko w sposób, w który jest dialog między nami. I Ja wyrosłem w kościele, w którym mieliśmy samych e, pastorów płci męskiej. Recently my home church in the Netherlands have now a female pastor. No, w tej chwili mój kościół e, w domu w Holandii ma e, kobietę pastora. Even man, one of my colleagues in my church, where I am allowed to work and to serve, Stambor Park Church, we have a female pastor in our team. Nawet w tym zespole, w którym w którym w którym gramy, w którym występujemy, mamy też e, kobietę pastora. Now I had to to open up to that perception because I came from a very conservative background. W życiu musiałem jakby otworzyć się na na takie postrzeganie, ponieważ żywo się z dość konserwatywnego. E, so in the beginning I was like, I am right, they are wrong. A na początku ja ja mam rację, oni nie, no zaraz. Eee like, right. yy, potem znowu oni mają oni są w błędzie, ja mam rację, no, no gdzie. But over time, ale przez cały czas, and talking with people and meeting with people especially with female pastors and sitting down and talking. Podczas rozmów, dyskusji zwłaszcza z kobietami, które pełnią funkcję pastora, no jednak przekonałem się. My perception changed. Moje postrzeganie, moje widzenie zmieniło się. No, not my is right is I nie mówię teraz, w tej chwili, że moje postrzeganie czegoś jest dobre, a wasze jest złe. It's my to jest moje osobiste przekonanie. No, z którym będę musiał stanąć przed, przed, Bożym, przed Bożym tronem. Z decyzjami, które podjąłem, ze wszystkimi moimi przypadłościami, będę musiał stanąć przed, przed Bogiem i powiedzieć: Taki jestem, oto jestem. I zrozumiem w 100%, jeżeli ze mną się nie zgodzicie. That is the art of these conferences. I to jest właśnie sztuka jakby, i zasada tej, tej konferencji. So you see we have opinions, lots of opinions. Myślę, mamy różne opinie, dużo różnych opinii. Because but but in the end God's will should be standing on top of our opinions. Ale zawsze y, Boża wola powinna stać nad naszymi opiniami. Because of opinions, that is why we have so many different churches. Tos komu nie mamy tyle różnych kościołów, tyle różnych y, wyznań. W tej chwili mamy ponad 40 tysięcy różnych wyznań, już takich wewnątrzchrześcijańskich. And has a to dlatego, something. że mamy różne opinie na temat różnych rzeczy. Ale chcemy wiedzieć, co Bóg nam chce przekazać. Może proszę, pomóż nam to zrobić. Hebrew that's being used is the word słowo, na które spojrzymy z języka hebrajskiego, jest to top. And is being used in I słowo top jest używane w różnych, przeróżnych wersetach. The first time it's being mentioned is in Genesis 31, 27. Pierwszy raz jest użyte w księdze Rodzaju. W 30, And when you read that chapter or around those chapters, you see it's the story of Jacob. Mm -hmm. Jeżeli przejdziecie przez tą historię, zauważycie, że to jest historia Jakuba. And Jacob, that name, you know what it means? It's means deceiver. A y wiecie co znaczy co oznacza Jakub? And Jacob as he then gets uh, to work for Laban. Mm, i kiedy pracuje dla dla Labana. Laban has two beautiful, well, not actually two beautiful, but he's got definitely two daughters. I Lawan ma dwie córki. no Może, może nie, nie piękne, ale dwie córki. Ale dla drugiej no, jest dosyć to okrutnie przedstawiona, I mean, że jedna. Lea is being described as having a lazy eye. Tak, Lea jest przedstawiona jako taka, która ma, tutaj tłumaczę dosłownie, leniwe oko. Like some kind of a deformity in her face. Czyli ma e, jakąś zdeformowaną twarz For that. I za każdym razem, jak o niej myślę czy czytam, mówię, matka, jaka biedna dziewczyna, że ją w Biblii opisali jako jakąś taką osobę z defekty. I in tą historię, tak? No i oczywiście Jakub się zakochuje w Racheli, tak? Tak, chce się z nią żenić, pracuje za nią 7 lat. No i potem mamy historię, oszukany oszust, tak, dostaje nie tą, co trzeba. I jeszcze przez 7 lat pracuje, żeby w końcu tą Rachel dostać. I gdy już ten okres 14 lat mija, on no, tak sobie myśli: ja Mam wrażenie, że znowu ktoś będzie chciał mnie wystrychnąć na dudka. And so Jacob runs off with Więc zwiewa, zwiewa, z Rachel. And Laban z Rachelą. After them. I no Laban ich, Laban ich koni. And then when Laban finally catches him, he said, like, I wanted so much to make to, to create a party for you guys. E, no i ich łapie, to mówi: no, chciałem dla was takie przyjęcie zorganizować. And you've taken away that moment. Now I can't have a party. I wanted to have all these instruments, and in that is being mentioned Tov as an instrument. E, I chciałem na tym przyjęciu na tym imprezie, nosić, mieć te instrumenty, i tam jest wspomniany już wcześniej top. Tov is then mentioned in the next point. Which we already touched on it last night. Well, Exodus chapter 15. E, w krzyżu wyjścia w rozdziale 15. To jest drugi moment, w którym top jest e, wymieniony. It's a story where Miriam, with all the women, then pick up the toves and they start e, playing and dancing and singing. E, jest to historia gdy Miriam wraz z innymi kobietami bierze do ręki top i zaczyna e, śpiewać, tańczyć. Because there is victory. Bo jest zwycięstwo. Come Przeszli przez coś. And so Dałem się. Only one way to jest, jest tylko jeden sposób, żeby pokazać zwycięstwo, żeby... That is and singing, and no to, to jest, jest taniec, 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 to jest śpiew. And it's the women that pick up these I to są właśnie kobiety, które biorą ten top. So who knows, our outcome of this weekend might be that we men are not allowed to play the drums and should only be women. <laughs> but you see here in this story, this is not just Miriam with a few women. This is a huge gathering already of people that to came jest, out of Egypt. To jest tłum. To jest tłum, który tam z so here are possibly thousands of women może to są picking up their toes Podnoszą top and start it. i zaczynają na tym grać. Większość tych kobiet, jak nie wszystkie, były w Egipcie niewolnicami. As Paso Ken just a moment ago also touched on it, is that they were there in a pagan world where instruments were being used. Mm. One tam były w pogańskim świecie, gdzie te instrumenty były owszem wykorzystywane. And a number of these instruments are apparently now with these people, and they start using it.

There is a devil in the instrument. Sometimes some people try to no, in this instrument, a demon, Some readings in the old days, just in, during Reformation time, Martin Luther tends to talk about the organ in those terms. Which was an instrument that was apparently being used a lot more, sort of like in what we would call today the pubs, the social places. Oh, uh, więc organy w tamtych czasach były wykorzystywane jako e, do muzyki rozrywkowej w miejscach typu puby, kluby i tak dalej i tak Jutro Ken o tym więcej it. więcej więcej o tym powiemy. Yeah. But it was mentioned last night as well that um, instruments can't play by themselves, and I love how you uh, illustrated that. Na poprzednim, wczoraj wieczorem, Ken o tym mówił, i Ken, dziękuję Ci bardzo, że to wspomniałeś, że to nie same instrumenty grają, to ludzie grają na instrumentach. It is the person. To osoba. And that person, whatever instrument they use, if that is under the glory of God and is for glory to God, then it has to work. I teraz to zależy od osoby. Jeżeli osoba używa instrumentu na chwałę Bożą, to to wszystko jest OK. Oh, one back. So then we have Toph coming up in the next passage, where we see in 1 Samuel 18, verse 6 and 7, the story of Goliath. E, Kolejnym miejscem w Biblii, gdzie pokazany jest Toph, to jest e, księga Samuela Goliath, right? Sorry? E, which one? Which...

Radość, po so in that passage you then see that they come together and they pick up again the instruments, including the tow, and they give praise to God. Jeremiah 31, verse 4. Jeremiah 31, 4. A verse where it talks about that God restores, that he is in the business of restoring that what was broken. E Werset o tym, jak Bóg odbudowuje e, to, co zostało uprzednio zniszczone. I w momencie, kiedy Bóg odradza, odnawia, znowu jest ten okrzyk radości, okrzyk chwały dla Niego. And so the different instruments are being used. Więc różne instrumenty są używane? Now, when we think about the word Jeżeli myślimy o słowie top. In many instances, it's been translated in our Bibles as being the tambourine. E, w wielu miejscach jest on przetłumaczony jako tambourine. And you find in many translations the tambourine, and we have an idea of what the tambourine looks like. E, no, It's just like a small sort of hand to jest taki mały coś, z takimi kółeczkami dookoła metalowymi, on to tak sobie szeleści, szemrze troszeczkę, bardzo delikatne. Tylko, że tutaj wkradło się taki mały błąd w tłumaczeniu.

which is quite a big size spory, hand drum mm -hmm. Ale and you use a hammer on it and then you play it and you get and, and it can be very very powerful I when you listen to irish music and when that hand drum comes in it is amazing I jeżeli, jeżeli jeśli słuchacie e, muzyki irlandzkiej, jeżeli usłyszycie ten instrument, e, to e, naprawdę, naprawdę jest on mocny. So tov, instrument, 17 in Więc, e, ten instrument Więc ten instrument jest wymieniony 17 razy the w uses, the uses two for that one. I e, używają dwóch liter. The letter tov, which stands for the covenant e litera oznacza... tof która oznacza which stands for the covenant a relationship with aha e, czyli e, związek relacje z czymś z kimś and the second letter in hebrew the fay the fay which the is fe. like a picture of an open mouth czyli taki obraz e, otwartej buzi otwartych ust and by using that word it seems to indicate that wanted to they want to see like Czyli słowo tow przedstawia nam tak jakby, tak jakby rozmowę, konwersację z kimś, kto jest wyżej od nas. I love it how the Paul talks about the tongue being a weapon. Eee, Uwielbiam, jak apostoł Paweł mówi, że jak tone"? język potrafi być e, e, bronią. Że język potrafi zabijać. By the words we speak. Słowami, którymi mówimy. może być tym bardziej użyty jako błogosławieństwo, jako błogosławienie. And if you walk in the light, Jeżeli kroczycie drogą światła, your mouth will Wasze usta nie potrafią nic innego, jak tylko wielbić Boga. Więc tof, czy perkusja może być czymś, dzięki czemu porozumiewamy się z naszym Stwórcą. Ale jeżeli ta relacja, ten związek nie jest z Bogiem, ta perkusja, ten tow, Will just become our own voice. To mention Our own glory. Nasza własna chwała. Ourself. Me me And that should not be the case. I to nie się so when we look briefly at the history, spojrzmy tak po na historię, I mean, I had the um, chance in America, where my wife at the moment is working, to go to a powwow. A w Ameryce można pójść do powwow. który jest uh, jakby własnością uh, rdzennych mieszkańców Ameryki czyli Indian? see Jeżeli zobaczycie kiedykolwiek Indian, zobaczycie, że gdy tańczą, to wyciągają właśnie takie bębenki. Instrumenty perkusyjne. And as I was explained in their connotation, they speak to their gods in which they believe through the drums. I oni w ten sposób za pomocą perkusji perkusjonalii, wszelkiego sortu rozmawiają ze swoimi bóstwami.

Część z nich nawet chciałem zabrać ze sobą, ale niestety były wykonane z różnych gatunków drzew, ze skóry zwierząt, więc nie mogłem tego zabrać. They look more similar to no były podobne do bongosów, kachonów, generalnie percasonaliów. We were in W a number we nicely met by a sound of music i wieczór przy wieczorze powitała nas bardzo miłe dźwięki it was the music of the hand drums to były dźwięki bębenków ręcznych there were 24 girls there at that orphanage together było tam były tam 24 dziewczyny w tym sierocińcu and a number of these girls could play the hand drums. They could A number of these girls, they could play the wszystkie potrafiły, wszystkie potrafiły And then they started singing with it. I, wtedy z tym śpiewać razem. I mean, it was amazing to, to listen to. Only hand drums. Tylko bębenki. Because over there, it would have been no use to come with any other instruments because, first of all, electricity is non-existent there. Nie było możliwości, żeby dołączyć jakiś instrument, bo to kompletnie niepraktyczne ze względu na to, że tam po prostu nie ma nie ma elektryczności. The would be really not very good on a piano, on a piano. Nie, nie, na dla dla takiego pianina jak tu stoi, to pogoda, nie, nie, w ogóle, no, zmarnowałoby się. But these anyone could afford. Ale na te bębenki wszystkich stać. Most the time there would just be paint drums, just empty paint cans that were used for painting. Once it was empty, they would put a skin over it nawet do tego stopnia że stare puszki po farbie po prostu naciągano na to skórę zwierzęcą i z tego robiono bębenek I, i słyszałem jak śpiewały psalmy pochwalne dla pana ja już wtedy kochałem perkusję więc. But I've often said, like, I, i'm, I'm really in trouble because I'm a worship leader. Uh, no i często, no, miewałem problemy z tego powodu, no, bo jestem jakby liderem uwielbienia, więc... And, and I, no uh, I gram na instrumencie, który sam, samodzielnie, no, no, nie wykorzystuje się. I player, zawsze potrzebowałem pianistę, gitarzystę. I zawsze im zazdroszczę, takie mu Bo oni mnie nie potrzebują, a ja ich they tak. Oni mogą pójść sami zagrać, nie ma problemu. But then I heard these girls playing with just the hand drums. No, ale and I thought, there must be a way just to play it. No one być else. Jakaś opcja, żeby so we see that happening in the African countries. And then we see also the development of the hand drums that it gets these symbols connected in, which eventually became a temperance. I widzimy, jak, jak to wyglądało, jak to wygląda w różnych w różnych krajach, w różnych kulturach, i widzimy też rozwój, w jaki sposób e, e, rozwija się, jakby e, rozwijają się instrumenty perkusyjne. In were Tylko, że tamburyn z tymi e, kółeczkami moimi metalowymi taki jaki znamy dzisiaj, mógł dopiero pojawić się później ze względu na to, że nie znano obróbki metalu wcześniej. No i przechodzimy do czasów współczesnych. I dziękuję Samuelu, że pozwoliłeś mi użyć zdjęcia. No ale w czasach obecnych mamy perkusję akustyczną we have our electric drums. i mamy perkusję elektroniczną. And so they're all being used to glorify God. I wszystkie są używane, aby chwalić Boga. Now let's go back for a moment to God's word. Cofnijmy się, wróćmy do słowa Bożego. Psalm 81 says sing for joy to God our strength. Eee, Psalm 150 mówi śpiewaj, y, śpiewaj y, dla Pana z, z radością. Shout aloud to the God of Jacob. E, krzycz głośno do Boga Jakuba. Begin the music, strike the timbre. rozpocznij muzykę, uderz w tamburyn, będzie tłumaczenie. Which is basically again the toph, play it. E, który, no tabene znaczy toph. Play the melodious harp and lyre. E, graj harfo, graj liro melodię dla pana, domyślnie. The Bible speaks a lot of times about

Is what we see in psalm 150. To jest to co widzimy w Psalmie e, 100, 150. Yeah. So psalm 150 says, praise the lord praise God in his sanctuary. E, psalm 150 mówi: Chwalcie Boga w jego świątyni. Praise him in his mighty heavens. Chwalcie go e, na przestworze jego potęgi. Praise him for his mighty deeds. Chwalcie go w jego wszechmocy. Praise him according to his excellent greatness. Go według ogromu jego wielkości. Praise him with trumpet sound. Go głosem trąb. Praise him with the lute and the harp. Go na lutni I na Praise him with the tove and dance. Go bębnem I Praise him with strings and pipe. Go na skrzypcach I Praise him with sounding cymbals. Go na głośnych Praise him with loud clashing cymbals. Go na and let everything that has breath Praise the Lord, praise Nie wszelki, the Lord. niech wszelki duch niechaj chwali Wikoistego. Alleluja. I love it how this passage immediately takes out or actually puts in how our worship should be, no matter what instruments we use. Y, Uwierdambiam ten Psalm z tego względu, że pokazuje nam y, wielbienie bez względu na instrument. It tells us where we are allowed to praise Him with these instruments. Mówi nam, gdzie mamy go chwalić, gdzie możemy go chwalić. To mię clearly says there, praise God in His sanctuary. Y, mówi, mówi wyraźnie, chwalczę go gdzie? W jego świątyni. Praise Him in His mighty heavens. Y, chwalczę y, go na przestrzeni jego potęgi. What Psalmist is trying to say here is like, there is no limitation where you should be able to praise your God. It doesn't matter wherever you are, praise Him. Y, nie ma znaczenia, gdzie jesteś, zawsze, wszędzie, w każdym miejscu możesz Boga wielbić.

Now we would come into other's houses and have a meal there. Się na jakiś and then we would share with one another what was going on in our churches and neighbourhood, and we would pray over that. I się and so we prayed that time in my home. I wtedy się u mnie. And there were all kind of different parts from the Baptist church. I byli there was a rabbi. Rabin, there was an imam from the the, 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 z, the mosque. Z we had several pastors from charismatic churches. Kilku and so when we would be praying, it was very interesting because I, everyone się, prayed in a different way. Się to ciekawe, bo każdy się na swój and as we were praying, one of the charismatic colleagues of mine he He stood up and said, I need to go to the toilet. Wstał I W trakcie modlitwy wstał, normalnie poszedł do łazienki. And over his shoulder he just shouted to us. I tak przez ramię krzyknął. Keep on praying while módlcie I keep on praying in the toilet. A ja będę się modlił w łazience. I've never heard that before and Nigdy never tego nie słyszałem, ani wcześniej, ani później. But to him this passage was literal. Ale dla niego ten psalm, to co tu jest powiedziane było dosłowne God goes with me wherever I am, even in the toilet Bóg chodzi ze mną wszędzie nawet do toalety. Czyli będziemy używać, mamy używać swoich instrumentów wszędzie, gdziekolwiek byśmy nie byli, czy w kościele, czy w niebie, czy w świecie, gdziekolwiek. Then it tells us why we should be using it. Po drugie, ten psalm mówi nam dlaczego powinniśmy go chwalić. Praise him for his what? His mighty deeds. Chwalcie go. Dlaczego mamy go chwalić? Za co? Praise za jego wszechmoc. Praise him according to his excellent greatness. Za jego ogrom, za jego wielkość. But so it means like don't don't hold back. Give it all. Naszejcie nie wstrzymujcie się. Nie, nie, dajcie Bogu pełną chwałę. And then it says Potem psalmy well, so mówi nam jak mamy wielbić. Mówi o tańcach, body. o instrumentach, o wszystkim. And then it says who should be him? I na koniec mówi kto powinien go wielbić. Let that has breath, Wszystko co żyje. Nie wiem jak wy, ale mam nadzieję, że jeszcze oddychacie. quite unhealthy for us human beings not to breathe jest dosyć nie it's usually not a good sign to, to, to nie jest jakiś dobry objaw. so the bible keeps on telling us in so many ways come let us sing to the lord let us make a joyful noise to the rock of our salvation Biblia często mówi nam, żebyśmy wielbili, żebyśmy przychodzili do Boga w ten sposób, żebyśmy oddali Mu chwałę z radością jako, ska, jako skalę naszego zbawienia. Moje usta będą krzyczeć do Ciebie w radości i będę śpiewał pieśni chwały, moja dusza będzie śpiewała pieśni chwały, ponieważ mnie odkupiłeś. so again, i repeat what has been said and shared earlier. there are so many different ways of, of, of just giving glory to god. god wants our worship. Bóg chce, żebyśmy Go wielbili. you know, does god have a minority complex? is god not really sure about himself? Czy Bóg jest taki w stu pewny siebie, czy ma poczucie własnej wartości? Like, Give praise, glory to dlaczego Biblia tyle razy przypomina o tym, oddaj Bogu chwałę, wielbij Go? Does God need that? Does He need to feel good? Like please praise me, worship me, hallelujah me? Czy Bóg potrzebuje tego nie wiem docenienia naszego? On się czuje jakoś tam źle, jeżeli my go nie doceniamy, czy to ma jakiś wpływ? Bóg jest siebie w stu pewien. Ale to True. jest naturalna reakcja człowieka, jeżeli naprawdę wiesz kim Bóg jest. When I read Revelation, jak czytam objawienie says that the angels worship God and they call out holy holy holy. jak czytam objawienie i tam jest fragment w którym aniołowie śpiewają ciągle święty święty święty. You know what it looks like in my mind? Wiecie jak to wygląda w moim wyobrażeniu? Przychodzą w majestat Boga. Holy. I robią święty, święty i kłaniają się. I jeszcze raz, święty święty. Święty święty. Wydaje mi się, że to nam właśnie próbuje objawienie opisać. Jest to w liczbie trzy, bo to jest cały czas, to się nigdy nie kończy. To jest jak perpetuum mobile. W kółko, ciągle. Jeżeli naprawdę jesteśmy w, obec w obecności Boga nie możemy zrobić nic innego bo nie potrafimy So let's come to the last bit Przejdźmy do ostatniego punktu The philosophy of our church Filozofia istosunek naszego kościoła And when I was starting to bring that down and and to download it I thought like oh może I can get around this one. Maybe I can just skip it, leave it out because it might not be helpful. Maybe I might not like what I come across. Ja jak zacząłem to ściągać, y, przygotowywać się do tego sobie, może by to pominąć, może niekoniecznie, może. może beautiful what our philosophy has brought together. Mm, Ale powiem wam, że to jest piękne, to co, to co nasz kościół mówi podejście naszego kościoła. So if we go to the book of Job, Wejdźmy do księgi, pójdźmy do księgi Joba. In the Book of Job in chapter 38. Rozdział 38. It talks there with these words and again it has been already mentioned before, but I love that passage when it says when the morning stars sang together. Mm. So it's verse 7, sorry. 7, okay. No. Wers 7. Gdy razem zaśpiewały poranne gwiazdy i radośnie zagrzmiały wszystkie istoty Boże. And all the sons of God shouted for joy. Mm -hmm. And all the sons of God shouted Słowie... for joy. So it's first 7 of 38. Ah, no właśnie ten werset. Gdy razem zaśpiewały poranne gwiazdy radośnie zagrzmiały wszystkie istoty Boże. God and him I, I ten fragment ten werset przedstawia nam tych wszystkich aniołów, którzy e, przychodzą przed majestat Boży. To jest ten sam obraz, który widzimy w objawieniu tych samych aniołów, którzy mówią "święty, święty, święty". It was that picture in Job, where even Lucifer at the time would still be, be there to, to give praise to God but would start to drift further, and further away from God. W tym obrazie nawet był y, Lucifer, Jeszcze przed upadkiem oczywiście. Tak, który też oddawał w ten sposób chwałę Bogu. Created in his image. Stworzony na jego obraz. The philosophy of our church says that we have been created in God's image. Teologia naszego kościoła mówi, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży. To znaczy, że y, mamy w sobie też pierwiastek twórczy że jesteśmy w stanie stworzyć pewne rzeczy. I when you look at Genesis 4, vers 19-21, it talks about. Jeżeli spojrzycie na e, Księgę Rodzaju, w, w dalszych rozdziałach jest pokazane e, potomstwo Adama i Ewy, jak to wszystko się zaczęło. And it mentions there then how the instruments came about. I tam jest wspomniane, skąd się wziął instrumenty. That God, yes, created us, but he did not create the instruments. He could have, but he left it to us to create the instruments.

I byłoby głupotą mówić tu, że muzyka nie ma na nas wpływu. Mam naprawdę mnóstwo różnej muzyki, której uwielbiam słuchać. I mean, and if you were to Jakby się zobaczyli moją iPod, kolekcję, to see I mean, there's a lot of there that you might mnóstwo. even sometimes frown about, like, you're listening to that?" To, yes. zobaczyli, to na zasadzie, Ty naprawdę słuchasz tego słuchasz? Now, there is certain music that I really love while I'm driving in my car. Jest pewna muzyka, którą uwielbiam, jak prowadzę auto. I love Queen. Uwielbiam zespół Queen. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I don't know why it's about bicycles that I like. And I notice when I listen to that kind of music, I'm starting to speed. My foot becomes heavier. a jak słyszę tę muzykę, to tak troszeczkę mi się noga cięższa robi i tak troszeczkę żwawiej sobie poczynam A, i każda część samochodu staje się takim częścią zestawu perkusyjnego. I za każdym razem, jak muszę być w kościele, na spotkaniu rady czy czegokolwiek, i jeżeli wiem, że mamy w liście rzeczy do omówienia kilka rzeczy, no powiedzmy sobie bolesnych. And I'm driving home after the board meeting, I wracam potem. And I'm thinking, do God, domu i myślę sobie, Boże. God, you must have been wrong when you called me into ministry. Och, to chyba się pomyliłeś, że mnie do służby wezwałeś. jak widzę to, co się dzieje, to nie wiem, co mam wierzyć Mam depresję i czuję się źle sam ze sobą. Jest mi tak hmm. przykro. A wszyscy wokół. Right. I'm not playing. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. It's not being played on my system. I'm playing something very solemn. I, I play, play something, something like, coś like Enya. <laughs> oh, I know some people love it, some... my wife hates it. That's yeah, why I play it on my I own. <laughs> <I> own. <laughs> but to me it's just like, I can calm down. Ale dzięki temu mogę się uspokoić. Or I play something classical Albo gram jakąś klasykę. You see, music does have an influence. Widzicie, it, muzyka ma wpływ. So it would be silly to say that music to było powiedzieć, że muzyka nie ma na nas wpływ. So glorify the creator or the creation. I think that's więc, important, whatever instrument we play, but especially when it comes to the drums. Why więc, do we play it? So it's important to Now this is a passage, and I will leave these copies with, um, with the team, with Daniel, to to um, start to scan, and then it will be sent out by emails if you want to. But this is part of a much longer um, um, article that she wrote, Sister White, in what's called Marinata, and then page 20, uh, 235.

Wiesz, co? Ale nu White na ten, na ten temat mówiła. No wiele takich maili dostałem. You see, she based this article on the text that says in First Corinthians 14, verse 40. Mm, to jest e, oparte e, na 1 Korintian 14. 14, 40. Where it says, let all things be done decently and in order że wszystko powinno być wykonane uh, z umiarem i w odpowiednim porządku według zachowania jakichś reguł. The uh, rzeczy uh, które opisałeś, Pan pokazał mi, że będą miały miejsce przed końcem czasu łaski. Every thing will be demonstrated. Every Is that sort of like bad or unclean or... Yeah. Mm -hmm. Wszystko, yeah. co jest nieczyste, będzie objawione. They will be shouting with drums, music and dancing. Uh, będzie krzyk beń, z perkusją, muzyką, tańcami. The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. Uh, zmysły uh, istot myślących uh, tak się pomieszają, że nie będą w stanie uh, podejmować dobrych decyzji. I to nazywamy poruszeniem przez Ducha Świętego. And so in this just in these first lines already, the drums are being meant, but she also mentioned music. So all of a sudden seems like any kind of music should be bad then to use since Ellen White says it should not be done. Tutaj w jednej linii mamy oprócz perkusji wymienioną muzykę, więc. Read article, Jeżeli przeczytacie cały artykuł, będzie tam słowo hałas wymienione wielokrotnie, is being the word Podniecenie, podekscytowanie też będzie tam wymienione. Sensuality. Sensuality, so feeling sensual. Zmysłowość. And she is using that in that article, and she writes about it. What she's actually trying to say is there was a movement going on that we were influenced by. Y to co ona ma na myśli to to, że był pewien ruch, który miał na nas, wywar na nas wpływ. And it talked about the output, sort of like the power of the Holy Spirit was coming upon people. I mówiła tutaj o, o, o mocy Ducha Świętego, która stąpiła na ludzi. And she says and the Holy Spirit never reveals itself in such methods. I mówi, że Duch Święty nigdy nie objawia się w tego typu zachowaniach. In such a bedlam of noise. W takim y zgiełku. She then says men and women supposed to be guided by the Holy Spirit. Mówi, że mężczyźni kobiety prowadzone przez Ducha Świętego. Podobno. So they held meetings in a state of nudity. So they were naked to a certain degree. Aha. Okej, okay, więc e, kobiety, które e, rzekomo chodziły w, z Duchem Świętym jakby wyglądały na nagie.

powinno to być w ustalonym porządku, w jakimś porządku. Like to, to nie jest tak, że możemy robić, co nam się żywnie podoba. Powinien być porządek, jakiś powód, dlaczego to robimy. That that to to I oczywiście powodem wielbienia powinno być chęć oddania chwały jedynemu. So, and then we come finally to into the principles. They give a little list of the things to think about. Mm -hmm. I do, do, do wniosków, takich, e, and so it gives there already the passages, 1 Corinthians 10, verse 31, where it talks about whatever we do in our worship, including with the drums or any instrument, it should be giving glory to God. Mm -hmm. uh, tutaj tekst 1 Korinthians 10,31, że cokolwiek czynimy, powinniśmy czynić na chwałę Boga i Boga tym wielbić, całym naszym życiem. In Philippians 4, vers 8 mówi o tym, że cokolwiek Whether it is the drums, or anything else, whatever we do, it should be the best we can do. W Filipian 4, 8 czytamy, że cokolwiek robimy, powinniśmy robić to najlepiej, jak potrafimy. Czy to będzie granie na instrumencie jakimkolwiek, na perkusji, czy cokolwiek, co robimy, powinniśmy to robić jak najlepiej. Bóg oczekuje od nas doskonałości. It should be real, spiritual, balanced, holistic to powinno być wyważone duchowe. Jeżeli chodzi o słowa, muszą być podnoszące na duchu oraz e, no, pochodzić z Biblii oczywiście. Mówi o tym, że e, słowa i muzyka muszą ze sobą współgrać. That especially means for us as drummers that we are there to serve, to support. I to jest ważne, że perkusicy są po to, żeby, żeby służyć, żeby wspomagać. Dla perkusicy to nie jest żaden problem, żeby się popisywać. Oczywiście mamy swoje ulubione przejścia i akcenty. I gramy, jak jesteśmy sami. Ale kiedy przychodzimy wielbić, to nie jest to... O nas to nie nam jest chwała, chwała jest Bogu. It's about God. And so the lyrics, the way singing, everything needs to be in harmony and needs to be in such a way that people can sing and are not going deaf. Mm -hmm. I to wszystko musi współgrać, że są być w harmonii, słowa, muzyka, perkusja, wszystko, tak, żeby ludzie mogli śpiewać, żeby nie czuli się przytłoczeni tym wszystkim. And I love that in these principles and these guidelines it then says recognize and celebrate diversity. I to, co mi się podoba w tych pewnych punktach, które tutaj mamy, jest to, że powinniśmy cieszyć się z naszej różnorodności. Diversity also means that each church, even in your own country is different. I tutaj widzimy, że każdy kościół, każdy zbór, nawet w naszym kraju jest inny. If I would be called to be a pastor in one of your churches and I come into the church and 80 or 90 of the church are elderly people. Gdybym został poproszony jako pastor do zboru, gdzie 80-90% są to osoby w podeszłym wieku. of course, i would not put on my personal agenda like, can we eventually getting the drums into this church? Nie na siłę, się tego, żeby perkusję do takiego unless all of these elderly members used to be in a band in the old days and they loved to play the drums. but that chance is really, really small, right? because the setting is not right for it. to środow... to nie jest to środowisko so, said it does not mean that drum should be everywhere i to nie jest tak że perkusja ma być wszędzie teraz Biblia wspomina o perkusji w konkretnych przypadkach w konkretnych miejscach i tak samo my powinniśmy to traktować yeah. so drums jakie mamy problemy z perkusją To close with comes down to these things often play too loud

People say that they have with drums in church because the Bible says that it was not used in the sanctuary, but then also indeed many things in the, sanctuary and the temple were happening that we don't do today in church. Mm, coś takiego, że w, 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 w kościele, w, w świątyni nie było perkusji, ale były też inne rzeczy, których my nie mamy. Tak, siostra White mówi o perkusji. I w wielu momentach nie jest zbyt zadowolona z, ze sposobu wykorzystania perkusji. Ale to, co udało mi się znaleźć, to jest generalna sytuacja czy generalny nastrój panujący w, w, danym, w danym miejscu, w danym pomieszczeniu, nie sama perkusja. There was no order. Tam nie było porządku. People say, when I listen to the, uh, to the drums, it, has an, it influences me. Yes, music does that. People say, I don't like the drums because I just don't like them. yet yeah, there are likes and dislikes. But a lot of times I come across people just that they talk about drums because they are misinformed. They don't really know what the Bible says or what Ellen White really tried to say. I, I niektórzy ludzie są najzwyczajniej w świecie niedoinformowani, jeżeli chodzi o, o przedstawienie perkusji w Biblii przez Ellen White. Jest wiele sposobów, na które można używać perkusji w kościele, jeżeli chcesz. I drums, I'm talking about the wider concept of drums, percussion in general. I to jest szersze postrzeganie perkusji, nie tylko jako zestawu tutaj, który widzimy na scenie, ale również innych instrumentów perkusyjnych. To, co używałem przez wiele lat, to był po prostu shaker. I to ma tylko taki. I e, zespół podążał w rytmie tylko za pomocą shakera. And it was all that it was meant to do, to just serve. I to miało tylko zadanie, za zadanie służyć. See, what we don't want to see happening is that our church band becomes something like that. I mean, I would love to have that drum kit, don't no, get şey me wrong. Mieć taki zestaw, no jest... But this is honestly in one church somewhere. No, to jest, to jest za dużo I to... But I think it's a little bit over the top, just a little bit.

Gdybyśmy tak, jakby nie byli go świadomi. Bo nie polegałoby to na tym, że skupiamy się o matku. Tu było nieczysto, tu z itd., Moja and moje myśli, cały jestem połączony z Bogiem w tym momencie. And so Dla nas jako perkusistów jest to ważne. It's to realize why do we do what we do. Ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego to robimy. And finally, no i y, na koniec, Sela. To jest piękny moment w psalmach, where after lots of singing and sound, etc., etc. Więc po wielu nutach, wielu dźwiękach, wielu słowach, the Hebrew word selah, jest to hebrajskie słowo Sela, which people are not always completely sure about what it means, but the majority of people. Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy są pewni, do czego słowo 'Sela' się odnosi, ale większość, że to jest swojego rodzaju przerwa, pauza. Więc powinniśmy też znaleźć czas tej ciszy, wyciszenia podczas wylubienia Boga. And in our thinking, in the that Więc te rzeczy, którymi się e, dzieliliśmy, e, dajcie sobie na to czas, przemyślcie sobie, na spokojnie. And may God bless you when you keep on looking forward and how to worship God more and more richly and more beautifully. E, I niech Was e, Bóg błogosławi w Waszych poszukiwaniach. God bless you. Niech Bóg Was błogosławi.